Tardy. Dzisiejszy vlog zaczynamy w bardziej turystycznym miejscu, jakim jest Ashara Cruz, gdzie możecie znaleźć najbardziej stromą kolejkę górską w Europie. Kolejka ta znajduje się na klifie, który ma 451 metrów wysokości i dzięki stworzeniu ekstremalnej kolejki górskiej, która ma nachylenie 98%, możemy zjechać nią bardzo szybko w dół, ale my oczywiście nie możemy zrobić tego standardowo, więc pokażemy Wam dzisiaj taką, powiedzmy, drogę alternatywną, którą jest Verada do Kalału, i pokonując trasę 4,5 km w dół, zejdziemy najpierw klifem na sam dół, a kolejką dopiero wrócimy do góry. Po raz kolejny kompanem mojego podróży i vloga jest Grzegorz. Hello. Który jest jeszcze na madryckich wakacjach, więc towarzyszy mi w tworzeniu vlogów dla Was. I postaramy się Wam jak najbardziej opisać i oddać wrażenia z tej trasy. Tak. Na razie skupimy się, aby sprawdzić, jak się po niej będzie szło. Ponieważ faktycznie jest tak niebezpieczna. Tak, ponieważ wczoraj też mocno padało, więc musimy zachować szczególną ostrożność na śliski teren oraz możliwość spadających kamieni. I tutaj też chciałbym Wam od razu powiedzieć, że naprawdę warto na to uważać, bo jak jedzie się drogami, często widać, że gdzieniegdzie, może nawet trochę więcej niż gdzieniegdzie, kamienie leżą na ziemi. Dwadzieścia lat temu, gdy kolejka Ashara Cruz jeszcze nie istniała, to trasa, którą w tym momencie właśnie idziemy, była jedyną drogą, aby dostać się do góry i oczywiście później z powrotem. Dlatego przemierzając te szlaki maderskie, człowiek ma takie refleksje, że no, kiedyś naprawdę życie było dużo trudniejsze i ludzie naprawdę musieli dawać dużo więcej od siebie, żeby się gdzieś przemieścić. Nie jest to takie, znaczy przepraszam, nie było takie łatwe jak w dzisiejszych czasach, gdzie mamy do wszystkiego dostęp, a sami wiemy, jacy jesteśmy i potrafimy dużo marudzić, że nie możemy... Na pewno byli sprawniejsi od nas. Tak. A w dzisiejszych czasach też możemy dużo marudzić, że gdzieś się nie możemy dostać. Albo nam się nie chce. Albo po prostu nam się nie chce. To jest taki największy fakt. Na pewno to, co mogę Wam powiedzieć, że na tą trasę musicie mieć buty trekkingowe, ponieważ przejście w zwykłych adidasach, czy czasami nawet jak ludzie potrafią chodzić w sandałach, będzie bardzo niebezpieczne. Tak jak widzicie tutaj, kamienie są dosyć śliskie. Nawet gdy będzie sucho, to kamienie są dosyć wąskie, bo są zrobione takie, powiedzmy, schody kamienne. Więc nie zapomnijcie tutaj o butach trekkingowych dla Waszego bezpieczeństwa. Naprawdę jesteśmy już prawie na samym dole. Jeżeli chodzi o takie bardziej, powiedzmy, niebezpieczne miejsca na trasie, to wydaje mi się, że były dwa. Jedno miejsce to ten zagnę, który widzieliście, z piękną panoramą i mega pięknym widokiem. A drugie miejsce, to już tu bardziej przy końcu, no wydaje mi się, że tutaj trzeba bardziej uważać, ponieważ jest dosyć stromo, a kawałek na dół jest. Ale za to przy samej końcówce mamy już zrobione kamienne schody, więc już końcówka podróży powinna być bardzo przyjemna. My już dotarliśmy na, powiedzmy, plażę kamienną na Ashara Cruz. Tak naprawdę jestem mega zaskoczony, ponieważ cała trasa wraz z nagrywaniem, czyli z przerwami, zajęła nam zaledwie godzinę 20, więc 2 godziny na znaku jest troszkę mocno zawyżone. Z takich porad tutaj, powiedzmy, to na pewno nie wybierajcie się w dzień, kiedy pada, bo trasa będzie wtedy mega niebezpieczna. Tak jak już wcześniej wspomniałem, na pewno musicie mieć ze sobą buty trekkingowe.
No i na sam dół warto wziąć jakieś jedzonko, bo jak zawsze na koniec tripa zjemy sobie jakąś kanapeczkę i będziemy powoli wracać. A zjeść jakiś posiłek w takich warunkach i z takim widokiem jak tutaj, no myślę, że jest to naprawdę niezapomniana przygoda, bardzo fajne wrażenia. Także myślę, że na dzisiaj to już koniec. Jeżeli chodzi o typowo Asara La Cruz, skupimy się na tym w innym vlogu. A dzisiaj się już z wami żegnam. Diego też się żegna. Pozdrawiam, do zobaczenia. I do następnego vloga. Cześć!